Witamy, witamy kochani. Dzisiaj piąteczek i dla mnie to jest bardzo szczególny piąteczek, bo mam cały weekendzik. Jak nigdy, nie? Witamy, witamy. Jutro nie idę do roboty. Idziemy na religię. I nie idziemy na religię. Ferie. Ja mam wolne, ty masz ferie, więc będzie impreza. Mamy dzisiaj dopiero co przyjechaliśmy z zakupu. Jaki? Nie ma chipsów. Mam. O, kupiłam imbir, żeby zrobić właśnie... Imbir? Tak. Czemu imbir ma wodę? Nie wiem, tam. Soliliście wodę? Jajek do lodówki nie wkładamy, bo podobno ci jajek nie wkłada do lodówki, ale nie wiem, gdzie je włożę, muszę pomyśleć. Ja swoje wiem, gdzie przechowuję. Amelia, soliłaś wodę? Bo trzeba zawsze do makaroniku posolić, bo wtedy taki makaronik przyjemny, smaczny. Spaghetti. Nie, sam makaron mam z wodą. Jutro lasagne zrobię, a dzisiaj spaghetti. Zobaczcie, jak dziewczyna wygląda po tygodniu szkoły. Pan na basenie. Włosy, Waneska, włosy rozwiążą, no. Bo masz mokre, wiesz? Nie się... Do schowania tata. No i tak u nas się dzieje, kupiłam pierś z kurczaka. No i byliśmy w trzech sklepach. Lidl, tak. Aldi i Penny. No i mi powiem wam, wyszło gdzieś 90 euro za te wszystkie rzeczy, które tutaj to, co są. Tu jest, na to, pomidor, co tu jest. Mleczko do tego. Nie wzięłam punktów? Mam. A po co ci punkty? Masz dużo pluszaków. A po co ci punkty? Dzisiaj po obiadku będziemy otwierać. Paczuszkę przyszła do nas temu dzisiaj. Nasze zamówienko. A jechaliśmy właśnie w aucie i zastanawialiśmy, będzie paczuszka dzisiaj, czy nie będzie paczuszka. Ja nawet nie wiedziałam, że i myśleliśmy, że to może jutro przyjdzie albo po weekendzie. Ale jest, przyszła, więc... Ale ja ją otwieram. Więc dzisiaj ja będziemy otwierać, bo na pewno nie doczekamy tam się, nie? Gdzie to? Tam takie drobiazgi były kupowane, jedynie lawaneski tam kupiłam. Ale że to takie same takie drobiazgi, no w temu się tylko drobiazgi. No, ale nawet sami jesteśmy ciekawi, jak to... Co było? Na tym daszku. Tak? One to często tutaj biegają. No nic, ja się zabieram za spaghetti, cebulkę musisz, Adasi, mi Amelia, obrać. Zapraszam, zmywarkę trzeba opróżnić. A ja muszę całą lodówkę całą Amelia teraz i wszystko podrzucać do obiadku. Tamtym razem całą. Zobacz, jaki piękny kalafior mi się udało zakupić. No drugi, ja taki sam. Bo często właśnie mały taki kalafior. I brokuły zakupiłam, bo ostatnio mamy chęć na kalafior, brokuły. No jak skóra zimowa. Zmywarka, twoja kolej teraz. Nie. Teraz twoja kolej. Tak. Tak. Kiedy ostatnio? Ostatnio. Widzicie? Nie. Tak. Zabiorę wam telefon. On, ja ostatnio robiłam z mamą. No. Ja tam jeszcze powiem wam, będzie dzisiaj to robił, pójdzie do piwnicy tam, wyszlifuje to. Przeczyszczę ogólnie. I od nowa mi będzie musiał pomalować. Ale ściemniało. Takie jest chropowate, szorstkie. Jak pomaluję, to mimo wszystko będzie to jeszcze szorstkie. Lepiej to tym papierem wyszorować no. I lakierem pomalować. No. Ale takie ciemniejsze się zrobiło. No ale ładne, podoba mi się takie ciemniejsze drabienko. Dobra, tata. Dobra. Na tym kończymy, będziemy zaraz otwierać paczuszkę. Gdzie jest paczuszka? Dla was zaraz, a my tam jest tutaj... paczuszka. A to jest Beluś. Szalony Beluś. Szalony Beluś. No nie wiem, co? Piłkę zgubił, patrz, on nie wie, gdzie piłka jest. Nie? Zobaczymy, nie? Czy tata się kapnie. A nic, tak, mamy tajemnicę. Nie, Vanessa? Może mokra. Coś kombinujecie. No, kobiety zawsze muszą coś kombinować, nie? Dobra, makaron, cebulka do brania, do spaghetti. Dobra, to się wyłączamy, Amelia idzie zmywarkę opróżniać. I na tym kończymy na razie. Tata za was nagrywać, to tata poszedł drzemkę sobie zrobić i śpi. I śpi. My robimy tutaj w kuchni, a nikogo w kuchni nie ma, mama tutaj jest. No i co powiesz? Co ja powiem? Nic nie powiem. Co ja powiem? Zmywarka ogarnęliśmy. Ogarnęliśmy? To ja ogarnę, no, mama. Właśnie. Makaronik już muszę odsadzić. Spaghetti już mam, powiem, zrobione, dodałam pomidorki krojone, czosnek, cebulkę, przyprawiłam, oregano, papryka. Wszystko co do nie spaghetti wiem, powinno nie wiem, być. Czy tak samo dajecie. I zaraz będziemy zajadać, muszę to makaronik jeszcze. A wiesz co, mama już zjadą obiad. Co ty jadłaś takiego?
zupkę chińską. No zdrowe, chociaż powiem wam, że czasami też są. W Kauflandzie za 77 centów w promocji. Ale tutaj w pełni za 50. Nie, ale to w takich kubkach. Ja też często wam powiem, że mam, że często, czasami tak, mam chęć. Też właśnie coś mi chodzi, coś bym zjadłem, gnozu. A powiem wam, że w weekend będę robiła porządki. I tutaj wszystko, te rzeczy, chcę wziąć, wyjąć tu wszystko i tu zrobię same szklaneczki i tylko kubeczki. A tu będę miała co innego, dlatego że tutaj będzie i Waneska mogła sięgać, bo tutaj, wiecie, to trzeba do góry. Waneska jednak jest malutka. Mam trochę tu i taki misz-masz, a że Adam ma wolne jutro. No to postaramy się tutaj wszystko zorganizować, bo tutaj na razie jeszcze jest nienaprawione i ktoś mi tu musi pomóc. Więc będzie organizacja w kuchni troszkę. Nie? A wiesz co Waneska teraz już ma? Ferie. No, Waneska ma ferie, 2 tygodnie. No, ale ferie feriami. A wiecie kto nie ma ferii? Ja. Ty nie masz, no. No, Amelka biedna jest, powiem wam. Ani wakacje, ani takich wolnych dni. Jedynie co będziesz miała w kwietniu i w grudniu, prawda? Teraz czekamy na spaghetti, gdzie się meldujemy znowu. My jesteśmy już... Jestem, kochani, jestem, bo mnie było słychać. Ponownie Adaś mi robi kawusie. Już jesteśmy po obiadku najedzeni. Ale robię, tylko pstrykami. No, akurat kawusia się robi, a ja powiem wam, że dzisiaj wyjęłam... Eksponat. Swój eksponat tutaj. To jest on, kiedyś my kupiliśmy tą sokowirówkę wolnoobrotową, ale ona nam się popsuła. I zostało mi tylko tutaj, że ja tą cytrynkę wyciskam. Podkładam tylko szklaneczkę i tu nie, wycieka nie cytrynka. I powiem wam, że dzisiaj robiłam sobie... Robiłam dzisiaj sobie soczek, cytrynkę wycisnęłam i zalałam wodą. I wypiłam sobie taką witaminkę C. Bo tak leżała, powiem wam, schowana w szafce. I ja to robiłam ręką, ale ręką, wiecie, to tak bardzo ciężko wyciskać, bo ta cytryna jest twarda. Ja jak ją wyciskałam, to mi było ciężko i sobie przypomniałam, że mam taką maszynę. Mówię, jejku, to ja się męczę i wyciskam, a tutaj padać. A tu ja mam przecież maszynę schowaną w szafce, więc wyciągnęłam dzisiaj fajnie pół cytrynki, ukroiłam ciach i miałam soczek. Więc fajnie, a teraz porą zimową trzeba pić jak najwięcej. Dzieci niestety nie chcą, ale jedzą codziennie czosnek, kroję im do kanapeczki czosnek. Cytrynki, wodę z cytrynką, witaminkę C. No niestety Waneska nie chce za bardzo, za kwaśna. Ale wiecie, że zdrowa, ale dobrze przynajmniej, że piją jedzą czosnek z kanapeczką, więc chociaż to dobre jest, bo my też jemy codziennie czosnek. Tak wcześniej opowiadaliśmy, więc fajnie, przypomniało mi się o tej maszynie. Czasami warto sobie właśnie ułatwiać, a nie męczyć się. No i co, i teraz idziemy, a Adaś mi zrobił kawusie, zabieram sobie kawusie. Tu u nas chaos, bo tak, Beluś się dorwał do swojego pluszaka i tutaj jak zwykle zagłusza nam. Dzieci przed chwilką biegały, krzyczały, Beluś tutaj piszczał. Jejku, taki chaos był, powiem wam. Oho, ho, więc głowa, powiem wam, boli. Tu Waneska już czeka. Chodź tu, dosiadaj tu, Waneska. Ale to z drugiej strony trzeba. No to tata będzie. Nie, bo tam światełko tak będzie. Bo nie, chyba że żaluzje Adaś zasłoni. O! Jak żaluzje no zasłoni, to będzie ciemno totalnie. Ale powiem wam, te żaluzje nam się tak sprawdzają, zasłoń. Nie szkodzi, ale do nagrywania będzie super. No a do spania powiem wam, że jest mega. O, i teraz będzie można sobie super nagrywać. Chowaj to, o drugiej strony. Proszę, tata. Żeby danych nie było. Tak. Tylko tu trzeba Waneska delikatnie, bo tu coś też jest szklanego. I to musimy delikatnie, szklanego? Wiesz? Tak. Ja już nie pamiętam, co to jest. Szklanego. Nie mam telefonu sobie, to bym zobaczył. No, może byś wziął. A, ja mam telefon, no, ale może jestem. Nie mam telefonu przy sobie. Nagrywasz telefony. Bo byś, ale pojedynczo, bo byśmy można mówić od razu, co ile kosztowało. A to na swój, a to na swój mogłabyś wejść. Oderwałam, ale... No, i sobie... O, poniszczyłaś, no, nie szkodzi. Czekaj, zobaczymy, co powiemy. Czapka!
O, mała. Malutka, weź zobacz. Mała. Mała jest. A ja wiem, zobacz. Ty, nie jest mała. Jejku, ale widzę, widzicie, jak ona malutka? No szalik trochę, nie? No jest okej. Co? Nie jestem mała. Ja myślałam, że to takiego źle babyka. Ale zobaczcie, Waneska zakłada. Jej, fajnie, fajna czapusia. Jaka czapusia? Czapka. No czapka i nie jest mała. Zobacz, na uszy zakryte. I jak? Ty sobie zabrać rustereczka. Czy ok jest? Bo tak to można większą zamówić. To, no, okay. To by musiała zamówić taką dla nas, a jak dla siebie zamawiam. I co? Okej. Dobra, fajna jest, nie? Słodko Waneska wygląda. Dobra, żeby nie pochlapać no, dobra. W kawie. Ta czapeczka kosztowała... A też tam będzie pewnie wrzucę. Ja już nie pamiętam. Będę cenę tutaj dopisywał. Czy 8 euro, nie wiem, nie pamiętam. Nie chcę kłamać was. A, to jest to ta taka... łyżka. Już wiem. Do miodu. Tak? Nie. Nie, a nie. To jest do krojenia. Co do krojenia? Czekaj. To jest do krojenia. Pomidorów? No właśnie. Ach, tak, pomidorki. Tu się wkłada pomidorka i się naciska. Nie naciska, i... przytrzymuje się. I tutaj widzicie, są takie. Ten. Adam tam będzie wrzucał zdjęcie. Tego, nie, ale do nie. Czego to jest, ale wtedy będzie ułatwienie, wiesz, taki mniej więcej kraj, no. Jakie kościoło? Dalej? Słucham? Jakościowo. Jakościowo, no wiesz co, nie jest jakiś taki, no, perfekt, ale jest okej. Okay. No widać, że taki jest troszeczkę taki... To jest plastik czy metal? No wiem, weź zobacz, nie wiem. Nie, no to jest takie... Metal. No może być, no. To jest na tą kompkę, żeby pokazać. Co to znaczy? Kupiłam, przepraszam cię. A tu zakupiłam do kuchni. Adam mi tu do zlewie, tu z boku przyklei. To jest do przyklejenia, wiesz? Tutaj takie coś. I tutaj będę gąbeczkę sobie wkładała, bo ona mi jest w zlewie. Wszędzie. I ona mi tam przeszkadza w tym zlewie. Ona powinna być wyciśnięta, wsunięta właśnie w to. I higienicznie jest, estetycznie. I takie coś właśnie zakupiłam. Tam było właśnie tak pokazane. To mi się spodobało. Nie chciałam, żeby to gdzieś mi na wierzchu leżało. A to kolejna czapka. A czarna. To jest taka mała? Nie, ta jest większa, chyba pokaż. Też taka. Ale wydawało mi się, że szalik ten. Ale szalik wydaje mi się, że większy jest. A uszy jak to? Nie są to tutaj? No zasunięte są. Nie, może nie do końca, ale to do końca nigdy nie jest tak, nie? Ale fajna czapeczka. Śliczne, słodziaki. Czy większy nie powinna być? Jak myślicie? Jest okej. Mi się zdaje, że chyba okej jest. Fajne te czapeczki, mi się tak podobają, ale dziwne trochę, nie? Ja tam, powiem wam, wybierałam. No, rozmiar był. Był rozmiar i to ja wymierzyłam Wanessę głowę. Ale ona jest taka rozciągliwa. Fajne, nie? I zmiana na zmianę. Bo to tobie tam się nie zmieści. Co? Tobie się nie zmieści na głowę. Nie wiem. Nie, no co ty? Nie, no gdzie? No właśnie. Fajnie. Nie, tam też ma takich kobiet, bo, ale ja wiesz, w czapce nie chodzę, mam jedną czapkę. Jest i to, weź tą kawę albo nie wiem, bo ty zaraz to będzie coś tutaj rozlane, bo kawa jest. Dobrze. A to jest dla mnie. Nie, tu, a tutaj, no spoko. A co tutaj zamówiłeś? Do plastiku. A, wiecie. Czego? Regeneracja plastiku. Nie chcę się tam... To gąbki mi nie pociachaj. A nie tutaj? Nie jestem się tam. Trzeba dwa czy samochód. A, do auta to jest. No, do auta. To jest tak. No to tylko ta gąbka. Renowacją. A, że tata będzie pewnie czyścił, tak? No. Fajna gąbka. Dobra, dawajcie. A, to dla nerwowych, do strzelania. Tak. Nie, to jest fajne. Kto lubi strzelać? Patrzcie. Folia gratis. Tak, folia gratis. Zgadza się. Kolejne jest to. A to co to jest? Też chyba taty. No. A to jest taki. To są pineski, to są do samochodu takie. Jak plastiki się demontuje. A, to też dla taty. A, to jest do kół, do wentyli. A tu
powoli, takie powoli. Sobie, żeby koła ładnie wyglądały. Tu następna. A tu nie wiem, co tam jest. A to jest, powiem wam, to będzie Adam wszystko to pokazywał w tym tym. A, to tylko zlewu. To jest do zlewu, wkłada filtr, się. Taki filtr. I powiem wam, że my mamy taki, byś musiała przynieść, Vanessa. Beznadziejny. Taki, że wiecie wszystko co, leci. Czy włosy, nie włosy, wszystko zapycha nam zlew. Nie za... A w łazience. W tej dużej łazience. A tutaj powiem, wszystkie tam, te włosy, te wszystkie ten zlew. Śmieci będą się zbierać tutaj. I tu pewnie jakoś jest, że... Tam masz, tu zobacz, tu. O, tutaj. Tam. Tu z boku, tu pójdzie się przez, zerknie jak to się wyciąga. To się wyciąga i się czyści. A my mamy takie coś. I to powiem wam, że czekaj, to nic... Trzymaj to, no, to jest strasznie coś. Szybko. No, takie coś. Ale to fajnie. I to, i to nic nie daje, powiem wam, bo niestety brud leci do bezpośrednio i do trzeba kupować. Tak, mam nadzieję, że wejdą to. Bardzo fajne. A, i to jest. To jest ochrona, żeby ci nie porysowało. Czekaj, Vanessa. O, jakie fajne, zobaczcie. I to jeszcze to też odklejasz, te niebieskie. Nie. Tak. Tu nie ma już nic. No co ty? Chyba. Jak ja mówię, że odklejasz, to odklejasz. Jest. No. A jest. Myślałam, że takie ładne niebieskie. Niebieskie. Takie jest. Bardzo fajne. Dam wam znać, czy sprawdza nam się, ale na pewno, bo to wszystko będzie tu. Ja nie wiem, czy do wanny jeszcze nie zamówimy, ale... O. Patrzcie, ale blondynki nie wiedzą o tym. Wiedziałam. Zaraz ci dam. Powiedziałam raz. Jak się sprawdzi, odejdź do wanny od razu też zamówimy. Gdzie do wanny? Nie wejdzie ci to do nie? Wanny. Nie, teraz coś będzie zaraz. Fajnie. Nie wejdzie, bo masz tam kratkę. Mama, coś dla ciebie teraz będzie. Dla słoneczki. Ja to wyczaiłem. Ej, nie mogę. A to dwa są? Chciałam to małe na święta kupić. Tak. A tata popsuł plany. A to są dwa czy jeden? Jeden. A, kontakt z... Tu się daje słonecznika, tu jest składzie się telefon, przynieś telefon, tu się wkłada telefon, tutaj słonecznik, a tu się łupi. Wow, i tak sobie się mama, działa. Mama, ci te sami ukradało. Przynieś telefon. To sami będzie... No to trzeba jeszcze jeden gdzie zamówić. Ale dla mnie. O, fajne. Ale ja będę chciała też. To trzeba to będzie umyć. O. O. Nie idzie! Ja chcę mój zobaczyć! Bez gumy bez pewnie. Gumy, no. No to też dziwne, bo powinien chwilę zrobić. O. O. Zobaczcie! To jest ty szybko musisz mi zamówić, Adyś, bo mam nowy telefon, powiem wam, ale Adam kupił mi szybkę. Kupił mi szybkę, ale wiecie co, zakładając popękała cała. Nie, bez gumy. Ale fajnie. I zobaczcie, będę... Jezu, włóż to normalnie, bo no ty jest. Nie... O. Będę sobie jadła i zobacz, fajnie, nie? Można oglądać, a tak to tak ciężko jest. Bo raz to się bierze i to... Bardzo fajny pomysł. No, także... To mogłoby to być głębsze, no nie? Na ten troszkę, telefon. No troszkę na ten. No i szkoda, że ta guma nie wchodzi, żeby ty musiała ściągać, ale no nic, ale fajne. Nie patrz! To włos? A, to jest pędzelek do samochodu. A, to wszystko taty jest. Bo wiecie, w samochodach są różne takie zakamarki i takim pędzelkiem. A tu powiem wam, zaraz pokażę. Do toalety. Tak, dobra. Na drzwi. Czekaj, tylko... dobra, ty tam, a ja jeszcze to. To jest pędzelek, zobaczcie jeszcze raz. Do samochodu co kupiłem, żeby fajnie zamiatać sobie tam. Tylko to nakleimy dopiero, jak Adam mi zrobi drzwi. Będzie miała wolne. Co? No, podobało mi się. Nie. Fajne. Tylko, że musimy drzwi wymalować, bo ja chciałam z jednej strony nowe drzwi kupić, ale Adam powiedział, że mówię, po co drzwi kupować nowe, jak mogę sam je odnowić, więc sam odnowi, a zaoszczędzimy to, co można. A drugie, a to co to jest? Nie wiem. Tu też nie wiem, co to jest. Wiecie co? Zamawiałeś coś? Właśnie nie wiem. A, to jest na klamki. A, bo jak się łapie za klamki, to samochodzie. Się rysuje. A to jest taka osłonka, fajne. No. Ja już Adamowi mówiłam właśnie, żeby takie coś założył, no. Żeby jednak nie rysować.
To też dawaj, 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 to wszystko kupię. Co tu jeszcze mam? A, to jeszcze jedne do toaletki. A, bo mamy dwie toalety, mamy dużo i mało, więc będziemy takie na dziwi mieć. A tu? A, tam w pudełku to będzie pewnie coś szklanego. Nie, to chyba... Tu Vanessa, tu, zobacz. A tu co tu jest? Wiecie co, widzicie? To guma. To chyba dla taty. Aha. Tu jest jeszcze coś. Nie wiem, co to jest. A, widzisz to? Na telefon, kładziesz to na deskę i telefon kładziemy i się nagrywamy w samochodzie, kochani. A to jest tutaj, to się przyczepia. No. Do auta. To jest taka mata antypoślizgowa. Mhm. A to się przykleja. To się tam przykleja chyba. Bo tam i nie będzie nas spadało, bo nam często właśnie spada. Bo tu jest klej i to się tu przykleja. Nie, no bo to się przyklei, wiesz, na tą. No, a telefon tu się wciska. Tu. Dobra, o, ten. I jeszcze zostało nam. Nie, czy widzicie. A jeszcze coś. A to coś te. Zaślepki, tak jak jest zlew. I po środku macie taką taką dziurkę. Tak, taki antyprzeciekowy. Przeciekowy. Tak, mi się ta dziura nie podoba i takie coś zamówiłam, żeby właśnie włożyć. No. A i tak będzie trzeba podjechać, będzie Adam miał wolne, nie wiem, i musimy zlew wymienić, bo nam coś strasznie popękał, nie? Nie wiem, czy ze starości już. A co tam, to jest nic nie ma? Tak, tu szklanego, tu musisz ubrać. Fajne to jest. Jestem ciekawa, czy wejdzie. Powinno, nie? Gabi, to jest standardowe. Co tu jest w tym szklanym? Nie wiesz co? Ja chyba wiem. Wiesz, jak tyle patrzę, tyle rzeczy wzięliśmy, to... Jeszcze będzie paczuszka z AliExpress tym razem. Ja bym tylko opetnąć. No ale to też tak. Daj, mama ci pomoże. Fajnie. Ciekawa, co to może być? Wiesz chyba, nie? A, kochani, powiedzcie, jak się mówi temu, czy... Timu. Tak? Ja oglądałam jedną, która ten, to mówi Timu. Nie, ona mówiła Timu. No ale ja mówię Temu. No my mówimy Temu akurat. Zobaczcie, że chyba nie zapakowany. Wow. Ale super. Czekajcie. Ja kupiłam miód i chciałam go mieć na wierzchu, bo wiecie, ja robię herbatkę z miodem i tu wlejemy miodek. Zobaczcie, jak... Ale mega szklany, nie? I tu będzie tak. I Vaneska sobie będzie mogła herbatkę. Albo musli. Tylko byś musiała uważać, żebyś nie zbiła. I po prostu bierzesz i tak. Tak, i musli sobie polewasz. Albo do herbatki. I to będzie na wierzchu stało. Fajnie, powiem wam, bo tak ten słoik później oblepiony. Ten słoik oblepiony jest, do szafeczki się wkłada. Możesz. A tak to będzie tak kulturalnie. Więc kolejny raz. Polecamy Temu, bo naprawdę Temu Timu bardzo fajne rzeczy, naprawdę. Te czapeczki, jakie słodziaki, śliczne są. Jej. A i będę miała wejście na basen też. Fajnie. Proszę. To co? Mama będzie musiała się wyprzeć. Aha, to te dwa komplety bierzemy, tak? No tak. Bo myślałam, że jeden patrzymy i odsyłamy. Nie, nie, Vaneska chciała czarne i szare na zmianę, żeby miała czapeczki. Aha. Wiecie co, no, dopiero termin zębem dostałam za miesiąc. Oh my god, jakie terminy, bo ja chcę tylko do jednej kobietki, nie chcę do kogo innego, dlatego takie terminy długie są. No to znaczy, że jest dobra. Tak. No i się zastanawiam, na razie póki co, ten ząb i tak jest martwy. Jeżeli będzie mnie coś bolało, no to już pójdę tutaj do swojej. A jak mnie nie będzie bolało, to przytrzymam i pójdę do tej Magdaleny, tak, bo ona super robi zęby, Adamowi robiła. Więc przeczekam. Tutaj jest z tyłu, więc nie widać aż tak mocno. A wolę poczekać i zrobić porządnie. Nikola jeszcze mi tylko sprawdzi tutaj. Nikola zrobi ząb. Zobaczy mi, co ja powinnam tu zrobić. Czy koronkę, czy bo tam Nikola już trochę wie, bo jest na tym kierunku, więc to, że może coś mi doradzić, co tutaj. Technik dentystyczny. Tak. Ja już mówiłam Nikoli, żeby mi zrobiła i wygrawerowała, a się śmieliśmy. No, Made in Nikola. Tak. No niestety. Dobra, kochani, nie przedłużamy. Żegnamy się. Żegnamy się w taki piękny piątkowy, słoneczny, kochani. Piękny dzień. Pa!
Wpadajcie na ten nowy kanał nasz podróżniczy ze Szwajcarii. Chociaż Adam to nic na razie nie wrzuca, bo no teraz wrzucę, nie masz kiedy za bardzo. Nie, bo te podróżnicze... Kochani, może ja się tak... Co? Bo powiem wam tak, te podróżnicze potrzebują trochę więcej pracy, bo tam trzeba z dwóch kamer zgrać, wiecie, jak oglądaliście, o czym ja mówię. Więc tutaj trzeba trochę porzeźbić w takim vlogu, a te nasze domowe to wiecie, no to jest... To szybciej. Szybciutko, to tylko jedynie wycinanie, jak coś się źle coś powie, albo no, coś wypadnie dziwnego, żeby to im po prostu nie poszło. A tam to musisz i kamerkę taką, i kamerkę taką, bo ty miałeś dwie kamerki. To musisz... Na to 360 trzeba tam też obrobić ten film, zobaczyć z którego, przepraszam, z którego ujęcia, że będzie fajnie muzyczkę poszukać. No i to czas pochłania, ten kto nagrywa to wie i montuje. No. Będziesz miał urlop, to trochę narobisz, nie? No mam nadzieję. Przepraszam, bo mi się tu budzi, bo muszę iść po samochód. Nie, idę zobaczyć, bo jestem ciekawa wrzucać te rzeczy. Żegnamy się jeszcze raz i do następnego. Bye. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays.